Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia oraz warsztaty, które odbywać się będą w czasie ferii zimowych. Od 12 do 14 lutego i od 19 do 21 lutego odbywać się będą zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży od 12 roku życia. Uczestnicy podczas spotkań poznają różne techniki pracy, ale przede wszystkim pracować będą nad przedstawianiem przestrzeni, perspektywy, proporcji, kompozycji, światłocienia czy faktury. Zajęcia prowadzą artyści Bartłomiej Sroka i Paulina Kowalczyk. Początek zawsze o godzinie 11. Czas trwania spotkania 3 godziny. Odpłatność 26 zł od uczestnika lub 13 dla posiadaczy karty dużej rodziny. Na zakończenie zimowej przerwy w sobotę 24 lutego o godzinie 11 odbędzie się rodzinny warsztat plastyczny, oczywiście kalendarz. Każdy z uczestników przygotuje swój własny kalendarz, który będzie mu służył przez cały rok. Odpłatność 26 zł od dziecka lub 13 dla posiadaczy karty dużej rodziny. Zapisy na wszystkie zajęcia już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowani powinni kontaktować się z MBWA osobiście, telefonicznie lub mailowo. MBWA przygotowało także propozycję dla grup zorganizowanych, minimum 10-osobowych. 15 i 16 lutego warsztaty plastyczne Ptaki w sztuce. W drugim tygodniu ferii 22 i 23 lutego warsztaty plastyczne pod hasłem Emocje w barwach zapisane. Obowiązują zapisy, koszt 10 zł od dziecka, czas trwania spotkania 1,5 godziny.